Na samym starcie chcę tylko powiedzieć, byście przygotowali sobie coś do jedzenia lub picia, bo troszkę sobie dzisiaj posiedzimy. No to się porobiło, moi drodzy. Witam was bardzo serdecznie w materiale, którego nikt nie prosił, a raczej każdy potrzebował, ponieważ pewne granice zostały tutaj przekroczone. Film potraktujcie jako przestrogę przed osobnikiem, którego dziś będziemy omawiać, oraz dwójkę ludzi, którzy wraz z nim tworzą kółeczko wzajemnej adoracji. Zazwyczaj staram się nie wyciągać konfliktów na światło dzienne, jeśli chodzi o YouTube'a. Zwykle uczestniczę w tak zwanych fake drama, gdzie to ja i moi znajomi od czasu do czasu się poprztykamy o nic nieznaczące pierdółki w celu dania wam kontentu. Jednakże w tym wypadku sprawa wygląda troszeczkę inaczej. Niestety po długich namysłach zdecydowałem się nagrać film jako przestrogę. Dziś porozmawiamy sobie o Mateuszu Soliwodzie z kanału Zakolników TV i o tym, dlaczego już nigdy nie będziemy razem współpracować na jakiejkolwiek płaszczyźnie. Zacznijmy jednak od początku. Kim jest Zakolników TV? Począwszy znany jako PSExe, później udzielał się pod pseudonimem Mateo Gaming, a następnie po dziś dzień tworzył jako Zakolników TV. Era przedzakolnikowa. Był to na początku widz, który ochoczo komentował filmy moje, jak i moich znajomych. Był jak na tamte czasy aktywnym widzem, czasem nawet zdarzało się, że komentował filmy ledwie kilka sekund po wrzuceniu, mimo że ów filmy trwały przykładowo do 40 minut wzwyż. No cóż, zdarza się i tak. Jak wiemy, dla YouTube'a to jest jednak jakiś rodzaj aktywności, więc sytuacja można by powiedzieć win-win. W 2016 roku Mateusz wkręcił się w naszą społeczność, jaką w tamtym momencie był RetroSquad. Tam integrował się ze wszystkimi użytkownikami i od czasu do czasu, kolokwialnie mówiąc, za bardzo właził wszystkim w zadek. Nierzadko, gdy był poproszony o konstruktywną krytykę, niechętnie udzielał odpowiedzi. Preferował zasypywać pustymi komplementami każdego, kto tworzył filmy w tej społeczności. Zdarzały się również przeróbki vlogów Zakolaka w wykonaniu moim, jak i Jima. Były to albo YouTube pupy, albo po prostu przeróbki, które nie były w żadnym stopniu inwazyjne, a naszemu Zakolaczkowi się bardzo podobały. I tak żyliśmy sobie przez cały 2016 i 17 rok. Nic szczególnego się nie działo przez ten czas, pomimo tego, że w maju bodajże miałem z nim pierwszą rozmowę przez telefon, która trwała ponad godzinę, podczas której rozmawialiśmy sobie na luźne tematy. Potem kontakt zanikł w 2018 roku, Mateusz robił tam swoje rzeczy, ja robiłem swoje i kontakt jako tako wrócił z początkiem 2019 roku, kiedy to za moją namową Mateusz został wkręcony w projekt o nazwie Crow Zaibatsu. Projekt, który był i nadal jest tworzony przez grupkę kumpli, gdzie to razem gramy i nagrywamy gierki. Czy to single playerówki, gdzie to jeden gra, a drugi komentuje, lub gry koopowe. No cuda na kiju. Zakolników Crow Zaibatsu 2020. Mateusz małymi kroczkami wkręcał się w ów projekt, aczkolwiek początki były bardzo ciężkie. Przede wszystkim zacznijmy od wielokrotnych prób logowania się na kanał w ciągu kilkunastu minut bez uprzedniego poinformowania nas o chęci zalogowania się. Konto było ustawione tak, że właściciel konta musiał manualnie potwierdzić logowanie się z nowego urządzenia. Google potraktowało to jako potencjalną próbę włamania się na konto, przez co dostęp do kanału był zablokowany na dłuższy okres. Ostatecznie udało się załatwić ten problem dzięki supportowi. Następnie bezmyślne posłuchanie się propozycji troli internetowych i pokazanie publicznego IP za pomocą serwisu Speedtest. No nie będę tego ukrywał, raczej każdy trzeźwo myślący i patrzący na tę sprawę powie, że to raczej bezmyślne zachowanie. Czego nie można odjąć Mateuszowi, to faktycznie na początku, kiedy wkręcał się w nasze środowisko, starał się uczyć nowych rzeczy, które mogłyby mu pozwolić jakoś lepiej funkcjonować na YouTubie. Wprawdzie szło to momentami bardzo topornie, ale jednak przy samych początkach chętnie chciał zdobywać wiedzę niż obecnie. Niestety później zaczął się okres spoczywania na laurach. I mogę to określić, że w pewien sposób zrobił się bardzo głupio mądry i zaczął się wypowiadać na techniczne tematy, o których nie ma zielonego pojęcia. Cytując Chomskiego, wyżej sra niż dupę ma. Wszystko potem sobie żyło swoim życiem aż do wyjazdu do Bydgoszczy w 2020 roku, kiedy to cała ekipa Crow Zaibatsu zjechała się na umówione miejsce. Na nim mieliśmy okazję zrobić nasz pierwszy wieczór zwierzeń, gdzie to każdy w ramach integracji miał przedstawić, co mu leży na duszy. I o dziwo, według Mateusza było wszystko w porządku i nie dawał po sobie znać, że coś jest nie tak. Problemy zaczęły się z Mateuszem ledwo kilka dni po wyjeździe. Największy problem było lekceważące nastawienie Mateusza wobec ekipy Crow Zaibatsu, mianowicie przestał się liczyć z czyimkolwiek zdaniem. I żeby nie było, to dobrze, że to, że Mateusz wyrobił sobie zdanie na dany temat, to bardzo dobra rzecz. Jednakże problem zaczyna się wtedy, gdy z troski doradzaliśmy mu, aby pewne sprawy troszkę inaczej załatwił, lub po prostu krytykowaliśmy go za jakieś krzywe odpały, jakie nam serwował. Niestety to nie obyło się bez fochów, jęczenia oraz tupania nóżką i traktowania nas jak zło konieczne. I tak cykl ciągnął się do końca 2020 roku, kiedy to przed końcem wybuchła drama na linii Pixel i Mateusz.
Chłopaki posprzeczali się o to, że Pixel słusznie wygarnął Mateuszowi fakt, iż na jednej z transmisji Zakol podał swój adres, kolokwialnie mówiąc sam się zdoksował. Nie muszę tego komentować, że zachowanie to jest totalnie bezmyślne. Niestety Mateusz nie mógł wytrzymać tej zniewagi i wytoczył ostre działa w stronę Pixela, grożąc mu znalezieniem jego adresu, pobiciem go czy też nasłaniem kogoś na niego, gdyż ten śmiał skrytykować po raz kolejny bezmyślne działania Zakolaka. Tym samym zamykamy rok 2020 i rozpoczynamy rok 2021. Albo robimy rzeczy po mojemu, albo wcale. Od sprawy, gdy to siedzieliśmy sobie z Pixelem na kanale głosowym, bawiliśmy się w gierkę, w której pierwsza lepsza osoba, która dołączy do kanału głosowego od chwili rozpoczęcia zabawy, zostanie przeniesiona. Pech chciał, że tą osobą okazał się Mateusz. Został on przeniesiony 3 razy. W momencie, kiedy został on na drugim kanale głosowym, to my później dołączyliśmy. Niestety reakcja Mateusza, zamiast zwrócenia uwagi w cywilizowany sposób, że nie podoba mu się to i czy moglibyśmy przestać, przerodziła się na jęczenie, skowyt i standardowo darcie gęby w naszą stronę, przy okazji grożąc nam po raz kolejny. Następnego dnia Chomsky, słysząc to, co się działo dnia poprzedniego, zaśmiał się jedynie z komentarzy Zakolaka, że zachowujemy się jak w gówniarskiej piaskownicy i zmienił nazwę naszego prywatnego kanału głosowego na Gówniarska Piaskownica, przez co Chomsky stał się też celem Mateusza, ale nawet nie dał szansy Zakolakowi na odpalenie się. Następnego dnia wszystko sobie wyjaśnili. Później po tej całej sytuacji w zasadzie nic szczególnego się nie działo, do momentu, kiedy to na serwerze Krauzajbatsu siedziała osoba, za którą Mateusz nie przepada. W rozmowach prywatny prosił, wręcz błagał, byśmy pozbyli się tej osoby, gdyż ona mu po prostu prywatnie podpadła. Jako że Discord Krauzajbatsu jest zbiorowiskiem wszystkich widzów z naszych kanałów, to nie trzeba było się domyślać, iż pewne będzie to, że nie każdy będzie się ze sobą dogadywał. I tak też było i w tym przypadku. Tylko teraz tak. Jeśli ów osoba, o której jest tutaj mowa, łamałaby nagminnie regulamin i przy okazji by w jakiś wulgarny sposób odnosiła się do administracji, to tutaj jak najbardziej ban by się liczył. Jednakże w momencie, kiedy Mateusz ma zatarki z ów osobą, a ta nam nic nie zrobiła i co najlepsze nie złamała regulaminu, to pomimo sentymentów do Mateusza, to finalnie nie możemy takiej osoby zbanować, bo wtedy równałoby się to z tym, że za darmo rozdawalibyśmy bany jak święty Mikołaj prezenty. Mateusz, gdy usłyszał, że jego prośba nie zostanie spełniona, cóż innego można było się po nim spodziewać jak uniesienie się honorem. I tutaj wychodzi przykład fałszywości Mateusza, bo w chwili, kiedy tamta akcja miała miejsce, to mi pisał, iż odchodzi z grupy i zrywa jakąkolwiek relację z nami i skupia się na swoim serwerze, a z kolei Chomskiemu mówił, że musi sobie to wszystko przemyśleć, że musi się zastanowić co i jak, że to tylko przerwa. No generalnie sami widzicie, o co tutaj chodzi. I zanim ktokolwiek mi zwróci uwagę, że to zbyt pochopne podejście, dlatego że każdy może gdzieś tam nie mieć pewności, troszkę dłużej się zastanowić, zgodziłbym się, gdyby nie fakt, że jednak podkreślał wszystkim wszem i wobec, że traktuje mnie jako przyjaciela, ponieważ się troszkę jednak znaliśmy. Później była chwila ciszy do momentu, kiedy to między mną a Mateuszem doszło do konfliktu. Polegał on na tym, iż Mateusz okłamał mnie w sprawie pewnych filmów, o których był poinformowany, że są to filmy ironiczne i jemu na początku one nie przeszkadzały. Niestety w czasie, kiedy mnie zapewniał, że te filmy są takim żartem i się dobrze bawił oglądając je, to na pewnym serwerze obrabiał mi 4 litery, o czym poinformował mnie jego były moderator. W pierwszej chwili myślałem, że to głupi żart, później okazało się, że to nie był żart, bo Mateusz stwierdził, że będzie udawał dobrą minę do złej gry. Niestety nawet jeśli to pierdoła, to tutaj jednak jak szczerze z kimś rozmawiacie, to nie ważę czy pierdoła czy nie, jeśli danej osobie zależy na waszej przyjaźni, to tutaj szczerość i prawdomówność powinna być najważniejszą wartością. Niestety w chwili, kiedy widziałem, że kręci, napisałem swoje zażalenie, że zachował się jak fałszywy człowiek. Mieliśmy długą i napiętą dyskusję, gdzie później Mateusz próbował wjechać mi na ambicje, szantażując mnie, że coś sobie zrobi i mi. Nie kurwa, ty już mam naprawdę wszystkiego kurwa dosyć, a ty kurwa sam nie ogarniasz, że już mam kurwa wszystkiego serdecznie dosyć, ty śmiecio zajebany, raczej kurwa zabiję, jeśli kurwa kiedykolwiek jeszcze ciebie zobaczę, to kurwa je wyrobię. Ja już mam serdecznie dosyć kurwa wszystkiego, nie do ciebie! Po tych jakże dramatycznych głosówkach pełnych bólu, złości i nienawiści do mnie skasował swój pierwszy kanał, tym samym kasując kawałek historii, bo jaka ona by nie była, to wciąż historia. Przez dłuższy czas był spokój. Ja sobie żyłem swoimi sprawami, a on swoimi. Zarzekał się co jedynie, że nie chce jechać na drugą Bydgoszcz, ale potem po paru godzinach jednak zmienił zdanie i jednak na ostatni wyjazd chce pojechać. Tak jak mogliście zobaczyć, pogodziliśmy się i nasze relacje się naprawiły w mniejszym lub większym stopniu. Wybaczyć mu wybaczyłem, bo z perspektywy czasu uważam, że za bardzo się nakręcaliśmy. Później wspólne live'y od września 2021 aż do listopada / grudnia 2021.
W międzyczasie we wrześniu Mateusz zakończył współpracę ze swoim byłym moderatorem. Panowie rozeszli się z wrogim nastawieniem, a jego były moderator zarzucił mu, że ten zachowuje się jak dziecko, drąc się na niego, zamiast normalnie porozmawiać. Później doszły problemy z botami, które zostały wymienione na te, których nikt nie potrafił ogarnąć, oraz coś, przez co się tutaj dzisiaj zebraliśmy. Równi i równiejsi. Faworyzowanie, faworyzowanie oraz jeszcze raz faworyzowanie osób, które robiły największe burdy na serwerze tylko dlatego, gdyż Zakolak miał takie, a nie inne widzimisię i chciał ze swojego serwera zrobić azyl, w którym wszyscy żyją sobie długo i szczęśliwie. Zapomniał tylko o tym, że tak to nie działa. Nie da się uszczęśliwić każdego, to po pierwsze, a po drugie faworyzował osoby, które nagminnie łamały regulamin serwera i jak to sam określił, nie czuł się zobowiązany do wyciągnięcia jakichkolwiek konsekwencji, mimo że takowe powinny być, gdyż jak już podkreślałem, wcześniej osoby te łamały nagminnie regulamin serwera. Dodatkowo dzień w dzień żył tym, iż to wszystko się dzieje przez byłego moderatora, co można podpiąć pod paranoję i pod manię prześladowczą. Za każdym razem podkreślał, iż chce uciec z tego serwera, dlatego że tutaj nie ma co już zbierać, bo i tak jest syf, kiła i mogiła. I w ten oto sposób kończymy rok 2021 i przechodzimy do obecnego 2022. To nie ja byłem Ewą. Zacznijmy od Wrocławia Dwójki, który jeszcze nie ujrzał światła dziennego. Ogólnie wszystko było w miarę w porządku do momentu końcówki spotkania, kiedy to praktycznie ostatniego dnia Mateusz zamiast spędzać czasu z nami, postanowił pójść na balkon porozmawiać z Martyną Schill. Okej, fajnie, że się dogadują, nie mam z tym najmniejszego problemu. Problem pojawia się wtedy, kiedy Martyna zaczyna cwaniakować do każdego. W tym wypadku do Sebastiana, u którego byliśmy na Sylwestrze. Zaczęła w bardzo gówniarski sposób wjeżdżać, że to Seba ma dziewczęcy głos i robić z niego podśmiechujki. Seba nie pozwolił sobie w kaszę dmuchać i powiedział parę przykrych słów w stronę Martyny. Ja również postanowiłem nie szczędzić słowach i okazało się, że prowodorem tej akcji był Zakolnikow, gdyż to on sprowokował Martynę do tego, że ona się na Sebę odpaliła. Po Wrocławiu Dwójce przechodzimy do daty 7 marca 2022, kiedy to Lamka, aka Duszek, aka Puszek Okruszek dostał bana, zagrożenie innym użytkownikom serwera oraz wytaczanie dram na publika. Zakol niestety nie mógł wytrzymać tego, co się dzieje i postanowił po raz kolejny robić z siebie ofiarę, strasząc, że sobie coś zrobi. Dzień później, czyli 8 marca, Delfox zbanuje duet Martyna oraz Duch TV, a Zakol po raz kolejny dostaje wścieklizny i ogłosił upadłość serwera. I ciekawym ruchem z jego strony jest to, że zaczął on reklamować swojego streama z Days Gone na, jak on sam powiedział, upadłym już serwerze, co troszeczkę śmierdzi hipokryzją. Nie mam nic do tego, że siedział tam Slim, ale Mateuszek zauważył problem w momencie, kiedy Slim postanowił zmienić nazwę serwera. Jak wspólnie doszliśmy do wniosku, prawdopodobnie Mateusz wraz z Martyną weszli, by sprowokować sytuację. Rozmowa Zakolnikowa ze Slimem Cognito. Następną rzeczą do analizy będzie rozmowa Zakolaka ze Slimem Cognito. Rozmowa trwa ponad 1,5 godziny, nie będziemy wszystkiego kropka w kropkę omawiać, a skupimy się na poszczególnych fragmentach. No to zaczynamy. Czy za Sixwixem się tak bardzo wstawiasz, wręcz paranoicznie? Nie, Sixwixa już pokazałeś, jak potrafisz zjechać. Ale posłuchaj, mnie to też już denerwowała tę sytuację, że cały czas ja, Boże. Bo ja chciałem zrobić tak, a nie inaczej. Bo człowieku, bo to co ty pisałeś, ty cały czas pisałeś o wycofywaniu się z serwera. Cały czas. Pisałeś tylko o tym skrycie, jak wyjebać moją i innych pracę. Jak wyjebać zaangażowanie na śmietnik, bo trafił ci się jeden troll, któremu ty nie potrafisz dać bana. Pozwól Mateuszku, że co nieco ci wytłumaczę. Nie da się wszystkich ze sobą pogodzić i to jest fakt. Ty chciałeś, by każdy na siłę się dogadywał, niezależnie jaki wielki beef mogłyby mieć ludzie między sobą, bo takie masz widzimisię. Jasne, świat, w którym każdy by ze sobą się dogadywał, byłby jak najbardziej spoko. Aczkolwiek konflikty i sprzeczki też są nieuniknione i nie da się ich zapobiec. To wszystko dzieje się z tego względu, iż twoja koleżanka sobie w tym momencie na za dużo pozwalała, a ty zamiast zwrócić jej uwagę, wolałeś ją faworyzować. Mówiło też czasu, bardzo mówię, bo... Tak, bo później... Dane na brief, ile mam podkreślać, nie wiem, mam całą historię wiadomości wyjebać na komaru. Możesz. Tak wygląda, byś chciał wszystko przeczytać, dopiero byś mi uwierzył, że tak było. Bo ja miałem pisane nawet czasami 40-50 razy, że nikt mnie nie zmienia, nikogo, bo ja po prostu nie chcę.
nie chce się pobawić. No ja i co? No i co? Ale chciałeś się bawić. Ale chciałeś się bawić, kiedy Żabol, kiedy Sixvix, Ray, kto tam jeszcze był, emisariusz z piekła, ten Hot Joker na czysie. Ale tam się wszyscy bawili, bo każdy chyba chciał. Nie wiem, jak to było dokładnie. Wszyscy się zaczęli bawić, wszyscy się zaczęli bawić od momentu, kiedy ktoś, z tego co pamiętam, Żabolowi zmienił nick, on się o to wkurwił i w sumie wszyscy uznali, że to śmieszna zabawa, nawet Żabol po chwili uznał, że no w sumie śmiesznie, w sumie też komuś zmienię nick, bo mogę. Pamiętam, jak Michałowi chciałem zmienić nick i mi po prostu mówię, ej, nie zmieniaj mi nicku, bo ja nie chcę. Drogi Mateuszu, tak jak ci powiedziałem, byś nie zmieniał mi niku, bo mi się nie podobało, że w pewnym okresie dzień w dzień ustawiałeś mi jakieś randomowe niki pokroju gej albo coś. No sorry, ale w mojej opinii było to dziecinne. Nie próbuj tutaj sobie dodawać, że to, że mi się to nie podobało z twojej strony, oznacza, że każdemu się to nie podobało. Bo tak nie było. Skończ sobie dopowiadać. I co ty na to powiesz? No nie każdy może lubi, nie wiem. Nie moja sprawa. No to w takim razie... No to poczekaj. W przypadku Martyny nie było tak, że ty nie tylko nie zmieniałeś jej niku, ale strzegłeś jej niku. O to też mi chodzi. Ale przez krótki okres czasu. No przez krótki okres czasu, bo później oczywiście serwer poszedł się jebać. Bo po prostu się spłakałeś o to, że słusznie wywaliłem duszka TV z serwera za to, że groził Sixvixowi. O duszku porozmawiamy nieco później w materiale. No nie no, powiedz tak, za tato to latałem jak się żab postrał. A Mela to była kontrolą Alana w ogóle. Ale tego to przecież 3/4 nie wiedziało, bo ta... Ale ja wiem. I teraz przytaczam te wszystkie postacie, o których ty zapomniałeś. Myślisz, że dlaczego przytoczyłem Quark Hubo? Bo to też był idealny przykład na twoją hipokryzję, że chciałeś kogoś wywalać bez powodu, bo nie podobał ci się, nie wiem, co jego styl pisania, albo to, że pojawił się drugi Przemek Ratchet na serwerze. No nie powiem, mnie to akurat skurwiało. To, że ciebie to wkurwiało, nie oznacza, że był to słuszny powód bana. Skoro lubisz w taki sposób pogrywać, to po co miałeś w takim razie regulamin? Skoro ktoś, kto tobie nie podpasował, mógł dostać bana za darmo. Posłuchaj, tu każdy ma inne swoje i się kurde nie dogada tak na dobrą sprawę, bo nie wiadomo jak to pogodzić. Że każdy mógł sobie siedzieć na jednym serwerze, nie da się. No właśnie, nie da się tego pogodzić. Ale jakoś ty chciałeś cały czas nam wpierać, przynajmniej mi wpierać, to, że chcesz mieć wszystkich na jednym serwerze, że nie chcesz nikogo rozdzielać, bo wielkie utrapienie mieć dwa serwery. Z różnymi osobami. I co, dwa musiałbym promować? Nie, Mateusz, nie musiałbyś. Ten drugi równie dobrze mógłby ci robić jako prywatny serwer na pogaduszki z osobami, które nagminnie łamały regulamin i powinny być w tamtym miejscu. Ja tu nie mówię o promowaniu. I tak bym robił, jakby nawet tak było. Ja bym miał tam, a to już by było tak... Wiesz. Okej, Mateusz, skoro uważasz, że tak byś robił, to co to za problem zastosować tak zwane dwa kliknięcia i przenieść się na inny serwer, by porozmawiać z tymi wybrankami? To spytam się, to czemu w takim to nie wiem, promowałeś Honmaru w jakiś sposób? Tylko raz zapromowałeś, kiedy Sixvix dopiero założył ten serwer, żeby w ogóle ktoś poza tobą i nim tam był. I tylko wtedy, ale to jest do zrozumienia, że wtedy go promowałeś, żeby ktoś tu ubił. Ale później nie. I co? I miałeś wielki problem z tym, że Akuro, że miałeś tutaj kontakt z Akuro, a na Watasze nie? Nie miałeś z tym problemu, żeby mieć prywatny serwer. Nie miałeś. Ale zachowałem na siebie. Nikt wiedział, że masz ten problem. I to spory. Ale ja nie będę mu nie chciałem robić dramy, bo to już pomiędzy nimi było, chociaż dla mnie to było chujowe go wypierdalanie, bo to też był mój serwer.
Mateuszku drogi, w tym momencie wychodzi twoja fałszywość. W momencie, kiedy wyszła moja drama z Akuro, to nie miałeś wtedy nic do tego, że on dostał bana. Co więcej, było wręcz przeciwnie. Sam mówiłeś, że chujowo się zachował i że mogę to uczynić. Nie próbuj tutaj odwracać kota ogonem, bo perfidnie kłamiesz. A nawet jeśli twój scenariusz byłby tym prawdziwym, ten, który ty tutaj dumnie przedstawiasz, to dlaczego w pierwszej kolejności nie porozmawiałeś ze mną? Mówisz, że chciałeś zachować to dla siebie? W tej sytuacji to jest tylko i wyłącznie twój problem, bo nikt nie będzie się domyślać, czy ty masz do mnie problem, czy nie, w chwili, kiedy udajesz, że jest wszystko dobrze. A poza tym mówisz, że nie chcesz mi zrobić dramy? No to tylko pokazuje, że nie potrafisz rozmawiać z ludźmi, tylko od razu odpalasz baby rage mode. Przykro mi ci to mówić po raz kolejny, ale taka jest prawda. I... No i poczekaj, I ty powiedziałeś to? Że to jest chujowe, żeby wywalać kogoś z serwera? Wolałem zachować też dla siebie już. Właśnie, i ty się dziwisz, że ludzie się na ciebie złoszczą lub są podenerwowani? Niestety jesteś ani trochę szczery, ponieważ odkąd była Łódź Trójka czy Wrocław Dwójka, to ani razu ze mną nie rozmawiałeś na ten temat, że ci się to nie podoba. A tak bardzo zarzekałeś się, że jestem twoim kumplem czy też przyjacielem. Mało tego, kiedy pytałem się ciebie, czy aby na pewno wszystko jest w porządku, to zbywałeś mnie mówiąc, że jest git. Że jakby coś było na rzeczy, to ty mi powiesz. No właśnie, widzę, jak mi powiedziałeś, że dowiaduję się grubo po fakcie, że ty masz o coś do mnie problem, bo w cztery oczy nie potrafisz rozmawiać. Zachowałeś się jak tchórz. Blokowanie cię pomiędzy innymi na innym serwerze? Oby to kurwa to samo, już bym drugi raz powiedziałem nie, drugi raz tak kurwa nie będzie, nie ma chuja. Jak się coś spierdoli, to i ja idę. Mhm. I biorę weto. Nie Czyli... będę powtarzał drugi raz historii, no ani to... trzeci. No to fajnie. No to fajnie. Postawiłeś i zamiast postawić na ludzi, którzy ci pomagali, niektórych dobrze znasz, postawiłeś na Patusa, który wszystkim grozi, który wyciągnął w ogóle na Instagrama opis Seby, jakby nie wiem, on opisał Sebę, jakby znał go lepiej niż jego własna żona. Taki opis dokładny wystawił w tak krótkim zdaniu, że naprawdę jakby, nie wiem, stalkował go. Dokładnie, tu właśnie pokażę wam screena, jak wyglądał post, który przez jakiś czas wisiał. Zanim ktokolwiek powie, że jest to też wyciąganie jakiejś prywaty, nic bardziej mylnego. Post, jak widać, siedział sobie przez 19 godzin. I o ile informacje, że Seba jest z Radomia są publiczne, bo sam na ten temat niejednokrotnie mówił, tak druga część postu to jest w pewien sposób nawoływanie do linczu. Jest to bardzo niskie zagranie ze strony Ducha TV, aka Lamka. Ale co, wolałeś wybrać ludzi, którzy po prostu klepią cię po główce, zamiast ludzi, którzy mają odwagę cię skrytykować. Bo to jest różnica pomiędzy przyjacielem... Czekaj, daj mi skończyć. Bo to jest różnica pomiędzy przyjacielem a fałszywym człowiekiem. Przyjaciel, jeżeli naprawdę coś zrobisz złego, to będzie miał odwagę cię za to skrytykować. A fałszywiec tego nie zrobi, bo fałszywiec będzie chciał z ciebie, no, wyssać wszystko. Gadałem z nim. Z kim? Zgadałeś? No i gadałem poza rejestrem. Nie, weź powtórz, sorry, bo nie... Poczekaj, może wsadź ciebie podgłośnie. Gadałem praktycznie chyba poza rejem. Z kapibarem to ja tam niezbyt chcę, nie? Po prostu. A czemu z kapibarem nie chcesz się godzić? No bo skoro mówisz, że chcesz ze wszystkimi się pogodzić i iść w swoje strony, to raczej z każdym powinieneś przejść przez takową szczerą rozmowę, z każdym z osobna. To BVB to jest taka sprawa teraz. BVB truł się, bo film na niego powstało. Raczej wali sitwo. Znaczy walnięto na niego sitwo, o to kurwa poszło. W sensie nigdy z Domidorem nie mówił z tego, co wiem. No to słabo wiesz, a się wypowiadasz. Moja relacja z Bartkiem BWB była, bym bardziej powiedział, neutralna. Nic do siebie nie mieliśmy do pewnego wydarzenia, które jest tutaj przez ciebie przedstawione. Gdybyś chciał się doinformować, a nie jak to zwykle dopowiadać sobie, to wiedziałbyś, że moja spina z nim była spowodowana tym, iż uznał mnie za osobę, która, parafrazując słowa Bartka, od samego początku naszej znajomości była fałszywa. O czym ty wiedziałeś i nie rozumiem, czemu kłamiesz w tak perfidny sposób po raz drugi. Jak nie masz pewności, to się nie odzywaj. Nie chciał każdego pomidora po prostu. Cała sprawa była z BVB taka. A później... Co, to na tym się skończyło? Nie skończyło. Był błąd, że w ogóle na niego film powstał. Uważa, że to było skurwysyństwo. Ale chuj.
Bo może by się dało z tamtym dograć, chuj go wie, nie wiadomo. Mówisz, że to skurwysyństwo? Ciekawe i jednocześnie ironiczne, bo przypomnę ci, że sam cieszyłeś mordę, jak ten film powstał. Więc pogratulować ci prawdomówności, niedrogi Mateuszu. Mówię, zupę to było tak. Usłyszał, na co ja się wkurwiłem. Że ten nowot pan dochli, nie? I tyle, dlatego tak się stało, jak się stało. Tyle ci mogę powiedzieć, bo tak było. Fajnie, że powiedziałeś to od razu sobie. Fajnie, Mateuszku, po raz kolejny postąpiłeś. Ja nic nie przeinaczałem. Ja nic tego. Luźna rozmowa była i tyle. Taka jest prawda. Mówisz luźna rozmowa? Bardzo ciekawe, bo post, w którym był opis Seby, w żadnym wypadku nie wyglądał na taki wyjęty z luźnej rozmowy. Tylko sugerowanie pewnych konkretnych działań, których ktoś by dokonał w przypadku spotkania Sebastiana. No i teraz odpowiedz na pytanie, które wcześniej jeszcze napisał Sixwix, czyli w takim razie, skoro, jak twierdzisz, nakręciliśmy się wzajemnie na siebie, nie będę oceniał, czy to jest słuszne, czy nie, to stwierdzenie, tylko po prostu je zacytuję. Tak? I w takim razie ciekawi nas wszystkich, nie tylko mnie i Sixwixa, ale Pomidora, Sebe, Kapibara, Reja, PGS-a, każdego, kogo możesz sobie wyobrazić, kto bierze w tym teraz udział. Czemu postanowiłeś wybrać między duchem, Shil, jakimś Mateuszkiem Grzelakiem i Delfoxem, dwulicowym śmieciem, który okazał się oczywiście... Panie, no tam, że pójdą. On jest neutralny, to po pierwsze. No ale dobra. To po drugie. To czemu wybrałeś pomiędzy nimi? I teraz zagadka. Jak myślicie, jak Mateuszek odpowiedział na te pytania? Posłuchajcie sobie sami. Powiem tak, nie chciałem pomiędzy nikim wziąć, to po pierwsze, ale widzę, że tu jest wiecznie scysja. Ja... Chcę tu i tu gadać, nie da się. Nie da się w ogóle nic zrobić. Widzę, że tu każdy w moim kierunku. To postanowiłem, jak z Zixem wtedy mieliśmy te swoje, to postanowiliśmy robić wprost. Wybieramy przyjaźń, zamykamy to. Wprost zamykamy całokształt. Ja chcę zrobić swoje, żeby się oddzielić od tego wszystkiego, dzieje się od tego po złe. I spróbować po prostu wszystkiego na nowo. Już dosłownie wszystko na nowo chciałem spróbować. Oczyść się od tego złego. To było tu. Czyli uważasz... Mój tam się dogaduje. Mówię, tak jakby ten serwer był zamknięty. Przychodziłbym. Czyli normalnie. Uważasz nas za złe? Nie uważam was za złe, ale były scysje pomiędzy każdym tu. Chciałem tam zbudować na nowo i to was po prostu przywodzić. Chciałem po prostu serwer zamknąć na kłódkę. No więc jak widać, Mateusz zamiast jakkolwiek dojść do porozumienia albo spróbować pójść na kompromis, to wolał zachować się jak tchórz. Czyli w dużym skrócie, zamiast zwalczyć i rozwiązać problem, to wolałeś od niego uciec. Ty dosłownie tak zawsze robisz. Zamiast spróbować zwalczyć problem, to uciekasz jak tchórz, jak już wcześniej wspominałem. Czy nie udało się? Rozdział jest zamknięty. To więc po co reklamowałeś swojego streama? Po co wchodziłeś tam z Shil, żeby mnie sprowokować? I ja podejrzewam, że ty wiedziałeś, jaka będzie. Nie. No jak widać na załączonych screenach, to nie do końca Mateusz chciał zobaczyć, co się tam dzieje. Poza tym, jak już wcześniej wspomniałem, dla mnie zachowanie tej słodkiej parki jest jak najbardziej zachowaniem prowokacyjnym. Bo jaki cel był Mateusza? Niby tłumaczył się, że chciał wejść na głosowy, by ktoś wszedł pogadać, ale patrząc na te screeny można łatwo dojść do wniosku, że sam sobie zaprzecza. A poza tym, to jest idiotyczne, bo sam gadał, że chce uciec od tego zła, jakim był jego były serwer. To dlaczego chciał tam wrócić? Do tego zła? Moim zdaniem to przeczy logice. A ja mam też i tam swój problem jeszcze, ale to tam... Ten wie, jaki to jest problem, ten wie. Nie będę się opowiadał na całą społeczność, bo co to kogo obchodzi, co tam się do mnie strach ktoś. Taka sprawa jak... Ale... Czy Rejowi nie chciało się odpisać do ciebie, kiedy się wkurwiło to, że zostawiłeś wszystkich w imię dziewczyny, wyjebałeś serwer oraz że upubliczniłeś jego dane? To było o to, dlatego on się odciął. Odciął się od Hiroshimy, odciął się od SP5, od Honmaru i jedyne, od czego się nie odciął, to od martwego serwera, którym jest fanklub polskiego gamera.
To jest jedyny serwer, od którego on się nie odciął. No ale w sumie ten jakby się odciął, nie odciął, bez różnicy. Patrząc, jaka tam jest aktywność. Tutaj wychodzi nowy wątek, który warto poruszyć. Ponieważ Mateusz nie potrafi poradzić sobie z krytyką i reaguje agresywnie na jakąkolwiek próbę poprawienia go w czymkolwiek lub stwierdzenia faktu, iż jego zachowanie jest dziecinne, jednym z najnowszych przypadków takiej reakcji jest postanowienie opublikowania danych wspomnianego już w tej dyskusji Reja. Oczywiście później zarzekał się, że to nie on, ale co najlepsze, tutaj jednak stwierdził, że to luźna rozmowa. Luźna rozmowa o przekazaniu danych osobowych, miejsca pracy oraz kwalifikacji, nie wspominając już o posiadaniu informacji, gdzie dany delikwent, w tym przypadku Ray, mieszka oraz posiadaniu jego imienia i nazwiska. Ja to pozostawię bez komentarza. Ja się nie odcięłem praktycznie od tego głównego. Twojego serwera. No niby Ray ma mnie tam odblokować, jeszcze coś słyszałem, ale to tam... Ale mówię, ja się z nim pogodzę, owszem, ale nie będę już chciał za bardzo, wiecie, tak gadać tej społeczności, bo mówię, też były tam akcje... Bo już zjebałeś, bo już zjebałeś i nikt nie będzie chciał z tobą gadać. Nie, nie o to chodzi. Chodzi. To da się odbudować, da się odbudować. I my tam mamy swoje prywatne też tam przed iluś nawet tam lat. No, da się odbudować? Da się? Po tym jak naskoczyłeś na Reja i na Sebę? Po tym jak zajebałeś bana Pomidorowi, kiedy ten słusznie nie dał sobie, tak jak ty, nie dał sobie pluć w mordę, kiedy Puszek obrażał jego rodzinę? Powiem tak, jedny i drugi pisałem normalnie. Temat wszystkiego. Mateuszku, jedyne co byłeś w stanie mi powiedzieć na tamtą chwilę to to, że jak sam ująłeś, drzwi zawsze masz otwarte u mnie. Więc to było w chuj bezczelne z twojej strony. Najlepiej weź skończ kłamać, bo jak widać nie mieliśmy normalnej dyskusji po tej akcji, bo wyraźnie wyraziłem swoją dezaprobatę. A ty po raz kolejny pokazałeś tchórzostwo. Bo nawet nie raczyłeś obronić mnie przed typem, który moją rodzinę wyzywał, bo śmiałem skrytykować w dość ostry sposób to, jak ty się zachowujesz wobec mnie, Seby i każdego. Co więcej, jak prosiłem, byś ogarnął tego chama, bo przekroczył granicę wyzywając moją rodzinę, ty bezczelnie stwierdziłeś, że to, co mówi o moich domownikach, jest prawdą. I jeszcze go nakręcałeś. To są rzeczy, o których ty nie wiesz, bo nie siedzisz na tych Facebookach i tak dalej. Super. Naprawdę super. Tylko odpowiedz mi proszę na moje pytanie. Bo już naprawdę przez to, jak zmieniasz temat, to już sam zapominam o co ja się ciebie pytałem. Mówię, głównie sprawa tutaj jest pomiędzy nimi dwoma. No i słusznie. Jak oni to rozwiążą, nie wiem, nie obchodzi mnie to. Pomiędzy nimi jest ta drama, nimi dwoma. Bo jednak Rejowi wyrządził największą krzywdę. Ty mu wyrządziłeś. Z tymi danymi. Nie oszukujmy się. Nie mnie, nie Sixowi, nie Pomidorowi, tylko Rejowi i sobie, kiedy zaczęliście rozpowszechniać te dane. Ty i Delfox. Marcie, nie ja. Co? Ja nic nie upowiśniałem, o to chodzi. Mateusz, wystarczy, że wiedziałeś o danych Reja i jak to sam ująłeś w luźnej rozmowie, sobie pogadaliście. I to nie Rej, nie ja, ani Slim, tylko ty. Ty przez to, że lubisz mścić się na osobach, które... śmiały ciebie skrytykować, postanowiłeś zachować się jak najgorsza kanalia. Ale dobra, mogę mówić. Moje... To kto dał duchowi? To wszystko widział. No ale nie widziałeś posta. No, tak. Ale kto dał duchowi? Nie, znowu będzie ręka rączkę myje. Ja będę musiał gadać. Także tego, no to nie ma sensu ta rozmowa. Nie ma sensu, bo po prostu zasypuję cię pytaniami, na które ty nie chcesz odpowiedzieć. Nie ma sensu, bo po prostu wiesz, że nie masz nic do powiedzenia. Wiesz, że nie masz nic do powiedzenia na to i po prostu teraz mówisz coś, że wszystko jest wytłumaczone. Człowieku, ty... No bo słuchaj, czemu go Rej pod tym przepraszał? Tego, co się dowiedziałem z różnych źródeł.
do chuja pana. Może przepraszał go dlatego, że nie chciał, aby sprawa zrobiła się poważna? Gdybyś miał choć krople oleju w głowie, wiedziałbyś, że często jest tak, iż ofiara danego prześladowcy woli na zaś przeprosić, by mieć święty spokój i uniknąć potencjalnej krzywdy. Ale skąd mógłbyś to wiedzieć? Jakich źródeł? I kogo przepraszał? Ktoś gadał, że potem i Byrej go przepraszał. Duch tak gadał? No. Naprawdę, wierzyć temu człowiekowi niepoczytalnemu, który nawet na publicznym poście na Instagramie pisze, że coś tam zabije Sebę. I wierzyć takiej osobie. Zabijaniu nic nie było. Zakol zajebany mułem debilu z mózgiem na żetony. Już słów na ciebie nie mam. Zacytuję wasz pościg, który pięknie został napisany na Instagramie przez Duszka TV o treści. Najpierw synek z gul ten dziewiczy wąsik to raz. Dwa, wąskim gilem z nosa bym cię zabił pajacu. Jest tu sugerowanie pewnych działań, ale niestety ty wolisz iść w zaparte i nie widzieć przed sobą belki, twierdząc, iż nic takiego nie miało miejsca. Swoją drogą, jak bardzo musisz być skrzywiony moralnie, by lajkować taki post i dawać aprobatę dla takich zachowań. Niejednokrotnie pokazałeś brak jakiejkolwiek godności. Było, było. Duch pisał, że... Mówię. Wyjaśnili... usunięte, wyjaśnij pomiędzy sobą, oni tam pomiędzy sobą mają teraz. Nie o mnie chodzi w ogóle teraz. Ale dobra, tobie będę tłumaczył, a ty powiesz swoje. Twoje 5 groszy. To powiesz. Słuchając tego, co Mateusz gada, nawet jeśli to wyjaśnione, to zwróćcie uwagę, jakim on gada tonem w tej rozmowie. Ten ignorant kompletnie ma wszystko w dupie i nie zdaje sobie sprawy z tego, że to nie jest byle pierdółka. Tylko przez jego debilizm ta sytuacja mogła się skończyć dla każdego o wiele gorzej. Dlatego mówię, ja tam bardziej się w ogólniejszej społeczności wolę skupiać. Bo jest to wygodniejsze. Jak coś mam działać, jak mam coś działać. Bo jest to po prostu wygodniejsze. Ja mówię, ja bym was wszystkich połączył, tych, którzy u mnie to już by było tak. Każdy ma się dogadywać i tyle. Widzę, że tutaj narzucamy jakieś swoje chore pomysły. Wielkie brawa, kompromituj się dalej. To czemu tego nie zrobiłeś? Teraz tak zrobię. Tylko, że na nowym. Po tym wszystkim? Kiedy... inne miejsce. Też na tym siedziałem godzinami, dniami i nocami. Ale zrozum, Zaki. Ty już, kiedy pokazałeś swoją dwulicowość, kiedy upubliczniłeś te dane, bo to nie jest lekka sprawa. To nie jest lekka sprawa, zrobienie takich rzeczy. Ale nie ja mi upubliczniłem, to chuja pana też nie mówię. Tak? Nie ty upubliczniłeś? A wyraziłeś jakiś sprzeciw? Nie wiedziałem, że też to coś poleci. Wiedziałem tylko, że ten, no. Nie napiszesz, że to też dwulicowe podejście, bo mówię, wywalanie jest i że o, tak, i jesteś, bo z tym się zadajesz. Mówisz, że nie wiedziałeś, że coś poleci? Czyli po części potwierdzasz teraz, że jednak to ty zdoksowałeś Reja. Ale jak sam to ująłeś, nie wiedziałeś, że coś poleci. Fajnie, że randomowi, którym dla ciebie jest Duch TV, od tak podałeś dane Reja, bez pomyślenia na zaś, że... Hej, a może nie podam lepiej tych danych, bo może to potem zostać wykorzystane i ja mogę oberwać rykoszetem? Mniejsza już z tym tematem, bo to już zostało wyjaśnione, jak sam lubisz to podkreślać. Dodatkowo problem tkwi w tym, że nikt nie miał nic do tego, że ty się z kimś trzymasz. Problemem jest to, że faworyzujesz pewne osoby. W ogóle, że w ogóle inaczej, że w ogóle wszystko inaczej. Nie, to ja mówię wprost. Nie zaczęłeś... Bo zacząłeś... Każdy tak zaczął pisać, bo zacząłeś ich faworyzować. Jakbyś znał ich, kurwa, od piaskownicy. Zacząłeś ich faworyzować. Owszem, jedno z nich znam prawie 4 lata. Owszem, to jest prawda. Widać, że tutaj kłamiemy znowu. Mateuszku, pragnę ci przypomnieć, że to ja z całego towarzystwa Lamkę znam dłużej niż ty. Skończ kłamać w wirtuazie nieprawdy. Tylko, że a ile znasz Pomidora? Ile znasz ludzi z CZ-ki? Pomidora 6. Te bulwę 3. Niecałe.
i cebul, bo jeszcze się jedliśmy wiecznie opierdoły. Dopiero w tamtym roku się jakiś kontakt normalny złapał. Nie znacie kulis też wszystkiego. Jedynie to Sigdy zna jakieś tam kulisy moje. Każdy po kolei. Ale jak było trzeba... Wy widzicie tylko te piękne obrazki. Też mamy tam swoje problemy wewnętrzne. Mieliśmy, mamy... Tak, tak, no i ty co opisałeś, że z Sebulbą się przytykaliście o pierdoły? To brzmi jak zwykłe... Słuchaj, to brzmi jak zwykłe przekomarzanie się przyjacielskie. To problemy kosmiczne, żeśmy się przytykali. Armaty żeśmy na siebie dawali w 2019, bo ten jest za ty, a ten, a ja na przykład byłem sobie zapisał. Też były dramy, no. Drama na Facebooku. Twój ulubiony ruch o nazwie Kiedy nie masz argumentu, wyciągnij prywatę. Tak, Zakol z Sebą mieli gorszy okres w 2019 roku, bo poprztykali się o temat polityczny, kto za kim jest i dlaczego. Seba wyjaśnił, że to był błąd z perspektywy czasu i potrafi się do błędu przyznać. A Zakol, jako że w trakcie całej tej dyskusji miał zero argumentów, to postanowił, że wyciągnie coś, co dawno jest już przez ich obu wyjaśnione. Brawo, po raz kolejny gratuluję twojego pomyślunku. A nawet teraz, jeśli będzie dobrze, że żadnego nic nie będzie najeżdżał, nic robił, nic wyzywał. To ja się mówię odepnę z jednego prostego powodu, bo się tą kwestię, których z nikim się nie dogadam. Proszę Państwa, jak nie potraficie się z kimś dogadać, to zamiast chociaż spróbować robić cokolwiek, to najlepiej zrobić jak pan Odcinam się od wszystkich TV, który zamyka wszystkim przed twarzą drzwi i ma wszystko wyjaśnione. No z takim podejściem na pewno nie. Ja pamiętam, że ty przecież zmieniałeś zdanie w zależności od osoby, z którą mówisz. Raz mówisz, no ja mówię coś tam. Tak było. Poczekaj, z czym tak było? No nie dogadasz się, bo jest tu po prostu błąd w twoim funkcjonowaniu. Bo wybierasz, tak, bo naprawdę ja nie wierzę, że ty trafiasz na złych ludzi. To po prostu z tobą musi być problem. Ja też jestem zdania, że niech będą grupy porobione, żeby każdy z tobą gadał. Nie łączmy jedną całość, bo to będzie Armagedon. Wy się pozabijacie wszystko. Nie rozumiem, do czego się twoja opinia teraz odnosi. Slim powiedział wprost, że nie wierzy w to, że ty natrafiasz na złych ludzi, a ty odpowiadasz, no jestem zdania, by robić grupki i nie łączyć wszystkiego w całość. Ale mniejsza. Wy się pozabijacie wszystko. Jak ja wkroczę z każdym po kolei. I co byś zrobił? Co byś zrobił poza tym, że ty byś wkroczył? Wydarłbyś co jedynie mordę niczym wściekła ropucha, bo tylko to potrafisz, tak jak już pokazałeś na głosówce ze mną, kiedy to śmiałem stwierdzić, że zachowujesz się jak fałszywy śmieć. Szczerząc się do mnie, że wszystko jest w porządku z tymi żartobliwymi filmami, jakie robiłem o tobie, a za plecami obrabiałbyś mi dupę, mówiąc, jakim wielkim skończonym chujem jestem. Nie rób z siebie jakiegoś gangusa, bo ci do niego bardzo daleko. I zejdź na ziemię. Nie da się inaczej. No, bo wy będziecie stare racje. Ja będę miał już takie, wiecie, podejście, że po tym, co się stało, niekoniecznie będę chciał z każdym obcować. Mówisz, że nie będziesz chciał obcować z każdym, a to ciekawe, bo niedawno sugerowałeś, że twoim celem jest zrobić tak, by każdy się z każdym dogadywał. Ja bym was wszystkich połączył, tylko że u mnie to już by było tak. Każdy ma się dogadywać. A teraz gadasz, że tego nie zrobisz, bo nie będziesz z każdym chciał obcować. Jeśli hipokryzja byłaby sportem olimpijskim, to ty byś zgarniał same złote medale. Owszem, ja z Rejsebul, bo pewnie pogodzę. Tylko to też będzie takie zasadzie, że jeden i drugi będzie wymiotował. To tutaj Stix ma rację, jak najbardziej. No tak, bo nie da się toczyć dramy wiecznie. Nie da się. Ale też nie jest tak, że mamy nagle po tym wszystkim wszyscy się do siebie przytulać czy coś, się czulić. Nie mam zamiaru się z nikim tutaj z was przytulać, bo ja nie gej. To trzeba być zakolakiem.
W swojej pierwszej poważnej dramie najlepiej wspomnieć o tym, że nie chcesz się przytulić, bo ty nie gej. Brak komentarza, idziemy lepiej dalej. Kurwa, maś to była przenośna, ale dobra. No ja wiem, ja sobie żartuję teraz. No ok. Ten żart był totalnie nie na miejscu. Mówię. Ja też było gadane, wiesz, na zasadzie, że ani nie umie niczego ogarnąć. Więc zobaczę, jak tam ładnie było pogadane. To też mnie denerwowało. A powiedz mi, co takiego ty potrafisz, skoro większość podstawowych czynności robisz po łebkach? Mówisz, że ciebie to denerwowało? Owszem, mnie też wiele rzeczy denerwuje, że ktoś mówi mi, że czegoś nie umiem i robi podśmiechujki. Co wtedy robię, jak widzę taką sytuację? Robię wszystko, by osobom, które takie coś mówią, zamknąć ryję i udowodnić, że jednak coś potrafię. Czy ty choć próbowałeś osobom, które tak gadały, by przestały gadać, udowodnić, że są w błędzie i wziąć się za siebie? Odpowiedź prosta, nie, bo po co? I ty potem raptem oburzony jesteś, bo ktoś stwierdzi, że nic nie potrafisz. Stwierdzenie, że nic nie potrafisz, nie jest obrazą, a stwierdzeniem faktów, bo taka jest brutalna prawda. Ale mówię właśnie o Kasperskim, że nic nie zrobił, nikt, nigdzie, nic. To sobie spało, ja się w styczniu odezwałem, musiałem sprawy wyjaśnić i lat. Każdemu sobie grozi tym i lata tam wszędzie. Bo ja się odezwałem do typa, czaisz? Bo ja chciałem sprawę sam wyjaśnić, wziąłem go za ryj. Zacząłem wszystko wypominać, wydarłem, chcę się wydarłem. Mocniej mu powiedziałem, że to, że wyzywają tego i tego, to się skutek paragraf, tyle. Że powinienem to zgłosić i pójdę. Temu się tego odpali. Za wyzywanie jest paragraf? Tak w ogóle? Za wyzywanie, w sensie, że nie, ty stwierdził, proszę, wiesz, że się tu chce coś takiego. Paragraf jest za zniesławienie. No, można to, wydaje się to, co tam, co to można nawet to podciągnąć, ale to wiesz, ciężko kurde ocenić, jak się nie zna do końca też punktów prawnych. Niby się, wiesz, tego użyłem, ale też do końca, no ja czego dzień. Mateusz, jak nie masz pewności, to zamknij jadaczkę grzecznie, ciebie proszę. Bo się kompromitujesz. Dziękuję. A to właśnie z Xis to jest inna sprawa. Się okazało, że nic właśnie nie było. Było mydlenie mi oczu przez 7-8 miesięcy. Ja się nie gniewam, bo to ja to tam nie jestem taki jakiś wielki gniewny. Mówisz, że nie jesteś wielki gniewny? To ciekawe, bo na Pixela po dziś dzień masz niechęć po tym, jak cię skrytykował za twoje zachowania. Zresztą nie tylko na Pixela. Ja za wam nie będę pokazywał, co kto na kogo robi. Mówię, bo ja sam chciałem sprawę wyjaśnić swoje ręce, że się nie udało i się rozpętało. Trudno. Tam nie wyjaśnisz, ja wiem. Ale też jak będziemy latali po ich Discordach, to nic nie da. Muszę to pójść zgłosić to, co się dzisiaj stało. A co się dzisiaj stało? A, nic fajnego do oglądania. Jeżeli papą. Co, chodzi o film? Który ma być na ciebie? Nie, to tam swoją drogą pomogarnę, ale to wiesz. Czy o co chodzi? No to film to też już jest ulicowo, się ponad wszelką miarę, ale dobra. Bo ja bym w życiu filmu na kogoś nie nagrał z tego powodu. Po prostu próbowała się dogadać jak człowiek do człowieka. Okej, może i jest to czepienie się, ale zwróćcie uwagę na to, co on powiedział. Film to tam swoją drogą, jak mówił o kwestii pójścia na policję. Może nie powiedział wprost, ale zasugerował, że jak tylko powstanie film, to on się tam wybierze, bo jest nękany. Szkoda tylko, że nasze filmy są ostrą krytyką na twoje bezmyślne działania oraz są krytyką tego, jak bardzo fałszywym człowiekiem jesteś. Poza tym, ty tutaj nie mów o dwulicowości, bo sam zachowałeś się dwulicowo w stosunku do Seby czy mnie, gdzie to jeszcze niedawno z nami się dobrze bawiłeś na Łodzi Trójce czy Wrocławiu Dwójce, by potem wrócić na Discord i obrabiać nam dupę. Bo tak, jeśli tobie coś we mnie i sobie przeszkadza, a nie raczyłeś nam tego powiedzieć prosto w twarz, bo wolałeś przemilczeć, to tak, jest to bardzo dwulicowe. A tak przy okazji, to mam ci przypomnieć, jak bardzo chciałeś nagrać film na Żabola czy na Bartka, bo okazało się, że zaleźli ci za skórę? No...
Wiele kont masz według duszka i... Ale nie tylko ty, pewnie też Sebulba czy ktoś tam już się nawet w tym gubi. Teodor, nie, to się tam jakoś ogarnia, ale to tam tutaj sprawy wyjaśnione, ale tego... Mówcie! Jak se taki, wiesz, ty cię wchodzi z Discorda i sobie wysyła, no... ortografię i czyjeś łeb kleja w coś. Ale o czym ty mówisz? I w ogóle... No, o tym moim sprawie. Coś takiego. A to wyjaśnione powiedziałem, jak jest. Jak to jest. Tak, Zakol, ty jak zawsze masz wszystko wyjaśnione. To, że ty coś masz wyjaśnione, nie oznacza, że wszyscy mają. Nie jest wyjaśnione. No to co, będziecie się jebać, tylko mówię, tutaj by jeden do drugiego kurwa musiał... Nie, po filmie basta. Po filmie będzie basta. To jest domknięcie. Żeby podsumować to wszystko, co żeście podjebywali. I tyle. No właśnie, to nie będę po prostu odzywał, no i tyle. Okej. Mateusz, łaski to ty nie robisz, że ty się nie odezwiesz. Sekret ci teraz zdradzę. Ja też po tym wszystkim do ciebie odzywać się nie mam zamiaru, więc jesteśmy kwita. Dlaczego jakby wszyscy przymykali oko na to, że Martyna coś tam odwalała na głosówkach, bo nie było w to zaplątanego. Przynajmniej to jest moja teoria. Jeżeli się pokrywa, nie pokrywa z prawdą, to... Niech Sixbix to oceni. Proszę o to. Ale sprawa się przegięła, kiedy te dramy wszystkie już wyleciały poza prywatne czaty adminów i poza głosówki, gdzie siedzi kilka osób, na forum dostępne dla wszystkich. I tu był problem. Tu zaczął się problem. A to, że są spory między administratorami, no... Co, no nie ma takiej relacji, w której nie byłoby kłótni. W małżeństwach są kłótnie, w przyjaźniach są kłótnie, w rodzinie są kłótnie, między szefem a pracownikiem też są kłótnie, wszędzie. Dlatego zamiast po prostu też uciekać, to jest moja opinia, to też próbować się załagodzić te relacje, dopóki ktoś nie przesadza. A tu było przesadzenie. Jak dla mnie to dwie strony, no. Dla mnie dwie strony. Aha, czyli osoby broniące się w konflikcie są winne dlatego, że się bronią? Ty to jednak masz łeb, Zakol, nie ma co. Moje. Ale jakie dwie strony? Nie rozumiem. Że dwie strony, że obie strony przejebały i tyle, no. W mojej opinii, bo to... A w mojej nie. Bo w mojej... Każdy zachowywał te okay, dramowanie dla siebie. Tak, prawda jest gdzieś po środku. Nie ma w życiu tak, że jest jeden stuprocentowo winny. Nigdy tak nie wie. Nikt nic nie robi bez powodu. No to tam wiesz, mimo że nie musisz wszystkiego też wiedzieć. I tutaj Zakol przekręcił kompletnie to, o czym z nim niejednokrotnie gadałem. Kontekst polega na tym, że nie w każdym konflikcie wina jest po obu stronach. Zakol, jako że słuchał tylko co drugie słowo, kiedy do niego mówiłem tę formułkę, stwierdził, co już zresztą usłyszeliście, że nie ma w życiu tak, że jeden jest zawsze stuprocentowo winny. To, w jaki sposób on próbuje usprawiedliwić Martynę czy Ducha, jest po prostu żałosne. Bo tu też była reakcja z tym, co tam się Ureja odwaliła. Nie, to nie była nawet moja reakcja. A była usprawiedliwiona przez ciebie? Nikogo nie usprawiedliwiałem. No więc kto podał dane duchowi? Rejo. Ja on tylko spojrzał, jak on się nazywa i tyle. Więc...
To ciekawe, zważywszy na to, co dostałem na Discordzie. Tak, tylko imię i nazwisko. No pewnie, Zakol. Może jeszcze powiesz, że w tej bajce były smoki i czarodzieje. Siema. Już też się nieco rozwodniło to gadanie, ale... No, widzisz, rozwodniło. To prawda. No, poczekaj. Przeczytam sobie. No ja mówię, no... No tak, powiedziałem wtedy, co mnie boli. Wszystko spojrzał i tyle. Taka dobra sprawa, tak to się wszystko stało. Przypomnę tylko, że Mateusza boli fakt, iż stwierdziliśmy, że zachowuje się jak pantoflarz oraz jest niekonsekwentny w tym, co robi. No mówię, ale to, że faktami, tylko mówię, ja to chcę zrobić wszystko inaczej. Tylko mówię, to też by mi ktoś musiał dać tam dostęp. Jaki dostęp? Żebym to mógł zrobić po swojemu. Ale... Jak chcecie ratować wszystko, to dajcie mi ratować. Ja już nie chcę tego... Ja już nie chcę tego ratować, bo nie ma czego. Już ten serwer został zamknięty przez ciebie. Uznałeś, że jest zamknięty, to po co go ratować? Co masz na myśli przez ratowanie? Bo jeżeli chodziło o serwer, to już tu za późno. Już mleko się rozlało. Już mogę cię tylko krytykować za twoje tchórzostwo i tyle. Ja też, ja bym tylko tykał na takiej zasadzie, że ustawiał to jak trzeba i tyle. No. To co ja tam umiem zrobić? Tutaj tylko dodam, że nie ma już żadnych relacji, które można odbudować. Bo widzisz, Mateusz, ja po tym, co odjebałeś, ze swoją grupką ani tobie, ani nikomu z was już nie zaufam. Przykro mi, ale wiedziałeś, na co się piszesz, aktywując takie działania. No i teraz jeszcze ale mam mówię, takie... Ale tak bym musiał, nawet jeśli przypuśćmy nie jebło, to i tak bym musiał pojechać dwa serwery i przyszedłby taki moment w życiu. No musiałbyś, bo... My nie tolerowaliśmy. Tak, ja bym musiał tam siedzieć bardziej, no, bo to chodzi. Kurwa. I co by było z tamtym? Z X-em głównie siedziałem, jak już to na Twitchie. Mateusz, ty nic nie musiałbyś, to po pierwsze. Po drugie, nie mogę uwierzyć w to, że ty nadal pieprzysz głupoty, a doszliśmy do godziny i 5 minut. Dalej albo udajesz, albo serio nie zdajesz sobie sprawy, że trzymasz na swoim nowym serwerze osoby, które są konfliktowe, które łamią regulamin. Tu o to się rozchodzi, że jesteś niekonsekwentny i wyznajesz podwójne standardy, bo mnie czy Reja czy innych cisnąłeś za różne rzeczy, ale Martynę i Ducha już nie cisnąłeś ani razu. Wy tam czasami coś tam napisaliście, to czy by się zamknęło w czasie? No przypuśćmy idealny scenariusz, że dobra, ja bym poszedł tam, siedziałbym z nią, albo przyszedłbym tu od czasu do czasu i to by się tak stało, powiem. Tak? Żadnej dramy. Musiałbym po prostu złożyć broń, wyjść. Lata się dwa. Tak jak to było w przypadku Akuro i Michała. Tak? No tyle, nie że w przypadku Akuro i Michała... Z tego co wiem, Michał, nie wiem, nie postanowił zamykać serwera. Tam streamy chyba coś poszło, nie wiem, kurwa, tam szczerze. Widać jak ty słuchasz ze zrozumieniem, bo niejednokrotnie rozmawiałem z tobą, o co poszedł mój konflikt z Akuro i dlaczego mam takie, a nie inne o nim zdanie. Ale oczywiście lepiej było słuchać wybiórczo po kilka słów, w zależności od ilości oczek, które wylosujesz przy rzucie kostką i mieć wyjebane totalnie. Tak jak to robisz ty. A nie wnikam teraz w szczegóły tej dramy. Ja tam wiem, co było, ale nie będę mówił. Nie będę na jednego i na drugiego szczekał, ale... Mi się nie podobało. Mnie to też nie interesuje. Do czegoś takiego, wiesz, doszło. Podziękuj swojemu nowemu przyjacielowi Akuro.
który doprowadził do tej sytuacji, a nie wielce oburzony, naburmuszony gadasz, że to ja zacząłem sprawę, mimo że doskonale wiedziałeś ze szczegółami, o co byłem wkurwiony na Akuro i sam nawet proponowałeś, by go zbanować, bo sam byłeś wkurwiony, że zachował się jak się zachował. Ale nie, lepiej kłamać, co nie Zakuś? Czy było ci źle, kiedy miałeś cały bastion adminów za sobą? Zależy, w jakim właśnie momentach. Właśnie w takich momentach, jak ja bardziej chciałem ja wyjść, gdy ja chcę sobie rządzić, to wtedy było mi rzeczywiście źle. Też chciałem pokazać, że potrafię i wiesz, bo... wiesz, że ja nie umiem, nie? No nie, tak, no bo po prostu... Prawdę, że ja nie umiem. Mateusz, bo nie umiesz. I tutaj nie ma co się oszukiwać, nie umiesz po prostu. Bo prawda jest taka, że prawdziwy admin, który sobie rządzi, jak to ująłeś, jest jakkolwiek konsekwentny w swoich działaniach. I czasem nawet jak to rodzina, kolega, przyjaciel, kot czy pies, musi podjąć ciężką decyzję i jeśli ktoś z wyżej wymienionych łamie regulamin, to się tę osobę wyrzuca. I okej, rozumiem, że ktoś zaraz mu napisze, że to jest jego wybór i jego decyzja, bo jego serwer. Zgadza się. Ale ja tutaj krytykuję jego niekompetencję, bo on myśli, że cała sprawa jest dlatego, bo nikt nie jest w stanie zaakceptować, że Mateusz zadaje się z takimi ludźmi. Wszyscy mają w dupie, z kim ty się trzymasz. Jedyne, na co zwracałem uwagę, wszyscy łącznie ze mną, to na faworyzowanie ludzi, którzy łamią regulamin, wygrażają się innym użytkownikom serwera oraz stalkują. Ja pamiętam tę sytuację. Ja pamiętam tę sytuację z lutego. Jeżeli się nie mylę, chodzi ci o sprawę z niekompetencją Delfoxa o boty, ogólnie z niekompetencją nas wszystkich, jeżeli chodzi o boty. Nie o to chodzi, bo Delfox był przepraszany, nie przeze mnie nawet, bo to nawet nie o to chodziło, nie chodzi o kompetencje botów. Ale ja nie skończyłem, że już się wtedy zaczęło pisanie, że trzeba uciekać na inny serwer, że coś tam. No tylko... Bo raz, że były dziury po wiadomo kim. Jezu, ten człowiek... Tam u mnie zaczęło się jebać już wtedy. U mnie, w mojej sprawie, nie chodzi o wasze dramy i tam jak pomiędzy wiadomo kim a kim, a resztą. Po prostu u mnie zaczęło się jebać i już chciałem po prostu wtedy zamykać, bo już wtedy nie wytrzymywałem wszystkiego. Po prostu. Ok. Ale czekaj, odniosę się do tego, że dziury były po wiadomo kim. On, ten Bartek, to grzebał w kodzie serwera, w kodzie Discorda, że 6 miesięcy po jego, że 6 miesięcy po jego zbanowaniu nikt nie jest w stanie naprawić zupełnie nowych botów, których wtedy nie było. No, tu jest kurde ciężki właśnie dylemat. Na to wygląda chyba, że tak. Ponownie się powtórzę. Jak nie masz pewności, to nie gadaj, bo jak to ty lubiłeś mówić w fake dramie z Cebulą i innymi, to są pomówienia. Potrafił po prostu jakoś przyciągnąć ludzi, bo też pomagał ci przy tych miniaturkach i to też myślę, że nieco przez to jakby spadła aktywność, bo jakby przestajesz robić jakieś treści, skupiłeś się tylko na streamach. Bo kiedyś to było wszystko, kurwa, czego tam nie było, shitposty, vlogi z podwórka, offline'owe let's play'e, testy. I ludzie mieli o czym gadać, bo teraz według mnie społeczność nie ma o czym gadać i przestała mieć o czym gadać, kiedy wszyscy skupiliśmy się na twoich streamach. No tak, ale moje shitposty to też był zwykły kierunek, bo potem się bandy zjęły z nadywami. Bo wiesz, jak ludzie na takie rzeczy, ja też na to patrzę tak krzywo. No tak, ale zasadniczo społeczność wiedziała, o co chodzi. To nie jest... No tak, tylko że... To nie jest też tak, że... nie wiem, że cała społeczność nie wiedziała, o co chodzi, tylko jakieś pojedyncze zjeby coś odwalały i tyle. Że tak jak ja chcę iść, nie wiem, teraz ja tak chcę bardziej na poważnie to prowadzić, gdzie chcę iść gdzieś dalej, to też nie mogę sobie pozwolić, że będę sobie z jakichś sebów, cebulby czy innego Michała sterował. Bo ja
pracy dalej gdzieś zmienić. Może jeśli tak. No ale dobrze, że chcesz dalej, że masz jakieś ambicje. Ale... Mam tam swoje ambicje, tylko takie nie, że wam już się średnio podobało, bo ja to tam... Ale... ...te style skargi warte i tak dalej. Ale poczekaj, ty teraz bo napomknęłeś o sobie i Michale, bo nie rozumiem, o co chodzi, że to, że źle... No, no, ja mówię, że nie chcę, w sensie, podobny kontent są, że oni, wiesz, te fake dramy robią, bo to mówię, dla mnie, szczerze, to też spowodowało chyba, częściowo, żeby pierwszy kanał się rozpierdolił, bo i ludzie mnie jebali. To, że twój pierwszy kanał się rozpadł, zawdzięczasz sobie. Dlatego, że wchodziłeś w konszakty z hejterami, których straszyłeś telefonami i tak dalej. Nic tutaj nie było na rzeczy. Ale po co? Po co porozmawiać, lepiej mi mówić i sobie, że wszystko jest w porządku, a potem mów za plecami inną wersję zdarzeń. Człowieku, jesteś żałosny. Zachowałeś się jak dno intelektualne i takim dnem intelektualnym jesteś. A teraz niektórzy do mnie piszą po Messengerach, że mnie przepraszają, nie? Jakiś kolega Reja. Hydolf Eitler? Tak. Bo dostał zjebkę od Reja. Bo Rej sam nie popierał tego, żeby osoba trzecia wpieprzała się w jego problem. I też ja poinformowałem Reja, że Hydolf Eitler cię wyzywał i że wyłapał bana od Grześka. I Rej to pochwalił i być może dał zjebkę temu Hydolfowi. No, a teraz tylko z ogarnąć sprawę z tymi moimi zjebami, sobie mogę żyć. Tak naprawdę normalnie. Bez stresu. Bez histerii. Przypomnę ci, że ty żyjesz w stresie i histerii przez własną głupotę. Bo zachowujesz się jak troglodyta, który od razu przechodzi do ataku i nawet nie próbuje normalnie sprawy jakkolwiek wyjaśnić. A jak ktoś ci pokaże, że mimo twoich agresywnych odzywek będzie w stanie się odwinąć, to podkulasz ogon i zgrywasz ofiarę, mówiąc, że ty jesteś poszkodowany i że nie chcesz żyć w harmonii z innymi. No bo ja z tego powodu tak mam, bo ja już ile tam, swojego tam też mam dużo. Mówię... Tylko też mówię, jak ci na czymś zależy, tam też chcesz się pokazać, tak te lepsze są, prawda? Tak, ale też nie chcę się bać, ale też po prostu, kurde, plączą mi się słowa. Po prostu nie jeżeli chcę coś robić, pokazać się z jak najlepszej strony, to nie tylko z tej strony włażącej każdemu w dupę, tylko też strony, która umie coś zrobić, bo z tego, co ty powiedziałeś, ja wywnioskowałem tylko tyle, że... Bartkowi daje się opierdol, jak już Bartek nie miał czego niszczyć i kiedy trzeba było te zgliszcze odbudowywać. Kacperskiemu i tym trollom dają się opierdol i po prostu... Po prostu zamiast ich banować, bo to nie jest wielka robota zbanować trolla. Będzie się z pornografią, ale to tam i z groźbami wyskoczył. No to po prostu go banować, a nie się martwić. Bo takie bycie uczuciowym to też jest twój problem. No to mówię, w takim przypadku jak na przykład tam chłopaki swoje tam mają teraz do mnie, to też powinienem mieć już po prostu wszystko gdzieś i tyle. Albo spróbować pogadać, powiedzieć swoje. Ewentualnie się pogodzić, mieć na siebie wysranę. Ja to w ten sposób widzę tę całą sprawę. Pogodzić się i tyle. No i tak się stanie po filmie. Bo film pokaże po prostu tą sprawę z naszej perspektywy. A to, czy ty na niego odpowiesz w sensowny sposób, zależy od ciebie. Bo ten film to no, jest ja też krytyka wobec ciebie. Ale na pewno nie będę chciał jakichś wielkich kontaktów z tymi utrzymywać. No nie dziwi mnie to po tym wszystkim. Oni też z tobą nie chcą. To po co mnie wypisują też, jak ja napiszę?
Wypisujemy, bo możemy, dlatego że niemiłosiernie nas denerwuje to, jak ty się zasłaniasz banerem o nazwie Wszystko jest już wyjaśnione. Stąd jest drążenie tematu, bo jak widzisz, nie jest nic wyjaśnione. A ty jak małe dziecko zasłaniasz oczy i mówisz, ja problemu nie widzę. A ja mówię, jadę się w głowie drugiej, będzie dalsze działania, no, sam zobaczysz. Co? Będą na pewno jakieś dalsze działania, bo jak się gra ze Zdrowkowi, czy to u mnie, czy to gdzieś tam z tyłu. Ale jakie dalsze działania? Że w sensie w tej dramy, w sensie tej dramy? Tak. Też tak prawda jest, jak ogień, zapuszczasz ogień, to kurwa wiesz, że to jest źle. Mateuszku, ty nie stasz tutaj organami ścigania, bo na to też znajdzie się paragraf. Dobra, kończymy tutaj omawianie tej rozmowy, bo nie ma sensu dalej tego słuchać, co Mateusz ma do powiedzenia. Bo zaczyna się pod koniec powtarzać, a nie chcę po 500 razy odpowiadać na jeden i ten sam quasi argument. Podsumowując, Mateusz, jesteś dwulicowym śmieciem. Po tym wszystkim, co ja i chłopaki dla ciebie zrobiliśmy, ty po prostu się wypiąłeś na wszystkich tych, którzy ci pomogli w tych gorszych dla ciebie chwilach. Nie pozdrawiam ciebie i lądujesz na czarną listę. Ostatnią jakąkolwiek wspólną rzeczą, jaką się na dniach okaże, to jest relacja z Wrocławia Dwójki. Bo pomimo tego, że nienawidzę cię po tym, co nam wszystkim zrobiłeś, to chcę wrzucić ze względu na to, że szkoda mi materiału, który by został stracony, a nie ciebie. Bo ciebie absolutnie w tej sytuacji nie jest szkoda. Na koniec nie pytajcie się już mniej więcej o Mateusza. Bo ja po tym wszystkim nie chcę mieć nic wspólnego z tym człowiekiem. Oczywiście nie nawołuję do hejtu czy szykanowania go. To, że wyrażam swoją wyjątkową ostrą opinię, która jest na bazie tego, co ten człowiek zrobił, nie zmienia faktu, że nie popieram tego, abyście szli u niego w sekcję komentarzy i go linczowali. I też nie popieram ciśnięcia po tym, że on jest niepełnosprawny. Tutaj komentujemy zachowania, a nie wygląd. A ty, drogi Mateuszku, życzę ci, aby twoi nowi przyjaciele wypieli się na ciebie tak jak ty na nas. Nie pozdrawiam i żegnam. Lamka Akaduszku TV, tak jak obiecałem, specjalnie dla ciebie poświęcę tobie kilka minut. Zacznijmy od tego, że zabawne z twojej strony było straszenie mnie oraz chłopaków z Hiroshimi pisemkami, które no jak widać na załączonym obrazku, są wzięte z Twittera. I ty myślałeś, że my się nie skapniemy, że coś jest nie tak? Dodatkowo, nawet jakbyście wzięli i poszli złożyć na nas doniesienie, to tak tylko ci powiem, Lamko, że to ty groziłeś Sebastianowi na Instagramie, więc tu mamy pierwszą rzecz, która was wkopuje. Też groziłeś mi w listopadzie, ale no sprawę sobie wyjaśniliśmy, ale mimo co wolałem ją tutaj przytoczyć na wypadek argumentu, że o dobra, bo mogło to się zdarzyć pierwszy raz, to tam przymknijcie oko. No jak widać, nie pierwszy raz coś takiego się dzieje. Dodatkowo jakby to Zakol poszedł w naszej sprawie na policję i złożył fałszywe zawiadomienie, to nie tylko jemu, ale też i tobie by się oberwało. Z ostatniej chwili Mateusz Soliwoda, zwany jako Zakolników TV lub teraz Matrix Gamer, postanowił wycofać się z publicznych przeprosin w stronę moją, Seby czy chłopaków z Hiroshimy, zakładając nowy kanał. Tym samym udając, iż sprawy nie ma, bo sprawa przycichnie. Mateuszku, po raz kolejny zachowałeś się jak jebany tchórz. Ale spokojnie, nie pozwolę ci uciec tak prędko, dopóki nie odpowiesz na to, co zrobiłeś. Tak więc dla niedowiarków, że tą osobą nie jest Mateuszek, oto dowód. Siemaneczko wszystkim, tutaj Matrix, witam was bardzo serdecznie i co, mogę tu dużo powiedzieć. Zapraszam na kanał, będą tutaj różne streamy, będą różne gierki ogrywane, może jakieś let's play'e wraz z czas. I to w sumie tyle, jeśli chodzi o taką zapowiedź, co by mogło tutaj by się pojawiać w najbliższym czasie. Sami zresztą zobaczycie, to będzie format taki typowo live'owy, od czasu do czasu jakieś let's play czy inne tam, można powiedzieć, różne pierdoły, więc no, trzymajcie się, życzę wam wszystkiego dobrego i do następnego, widzimy się niedługo, cześć. Przy okazji, to całkiem interesujące, że Mateuszek w pewien sposób zainspirował się nicknamem jednego z moich widzów o nazwie Matrix Cheater. Może to przypadek, ale w jego sprawie w te przypadki już nie wierzę. Bo cała kariera Mateuszka to jeden wielki przypadek. Od zaczynając jako kserokopiarka Menelas upalny zwany jako Meksykano, dodatkowo przypisywanie sobie intr, jakoby to on stworzył dane intro, co z tego, że intro te dostępne jest na stronce panzoid.com. Naprawdę coś ty kurde chciał tam pokazać, co przerobię sobie napis Zakolników,
na zakurwy kurwiaj, użyłeś mojej czcionki, mojego kurwa autorstwa, tylko po to, żeby przerobić mój napis. A kwintesencją jego bezczelności i chamstwa jest przywłaszczenie sobie kanału Totalni Dramaturdzy i zmiany hasła bez konsultacji ze mną. I okej, możecie powiedzieć, że on ma pełne prawo, bo kanał Totalni Dramaturdzy jest na jego byłym mailu. Tak, ale w rozmowie ze mną umówił się, iż kanał 100% oddaje mi. I co? Gówno. Dosłownie gówno. Wolał kłamać, kręcić i jeszcze po chamsku zmienić hasło na takie, przez co zablokowałem sobie dostęp do maila, tym samym odcięty zostałem od dramaturgów i nie mogę nic wrzucić ze względu na to, że są usuwane jakieś dane. Z ostatniej chwili. Mateuszek stwierdził, że nie będzie fair zachowywał się wobec mnie, Seby czy Reja i postanowił dać duchowi nasze numery telefonu bez naszej wiedzy. Spytany przeze mnie w rozmowie, dlaczego to uczynił, odpowiedział następująco. Powiedz mi, dlaczego w takim razie raz jeszcze udostępniłeś mój numer? Dlaczego mój numer... Bo co? Ja mu zaufałem, że tam chciał, wiesz, pogadać, tam załatwić, tam też pomiędzy wami i tyle. Nic nie chciał, nic nikomu złego robić. Ale dlaczego w takim razie bez konsultacji ze mną to zrobiłeś? Bo to w końcu był mój numer. Nie mogłem zrobić konsultacji, ale wiesz, była złość już wtedy. Nikt mi też nie odpisywał, jak pisałem. Ale ty do mnie nic nie pisałeś. Ty, jedyne co mi ostatni pisałem raz... na Messengerze. Jedyne co ty mi ostatni raz, mój drogi, napisałeś, to odnośnie sprawy dramaturgów, do czego też zaraz przejdę, bo ja tutaj widzę pewną... Działa w końcu czy nie działa? Nie działa w końcu i zgadnij dlaczego to nie działa. Co jest w mojej opinii bardzo bezczelne z jego strony. Jakby, no kurwa, kto normalny podaje czyjeś numery telefonu i próbuje za kogoś załatwić sprawę? Ale żeby tego było mało, 22 marca o godzinie 23 dostałem taki komentarz, gdzie to pewien śmietnik próbował mnie wystalkować. Fakt, nie podał on mojego dokładnego miejsca zamieszkania, ale samo to, że taki komentarz miał miejsce, jest dosłownie niedorzeczne. I po raz kolejny zaznaczę, że jedyną osobą, która mniej więcej wiedziała, gdzie mogę mieszkać, był Mateuszek Soli Woda. A potwierdza to chociażby fakt, że na jednym z live'ów ustawił sobie zdjęcie galerii niedaleko mnie w tle i robił sobie z tego podśmiechujki. Kiedy mnie tym faktycznie wkurwił, to stwierdził po mojej dezaprobacie, że ja przesadzam i że w ogóle czepiam się na siłę. Mateuszek uważa, że to nie on podał mój adres, ale jak zobaczycie sobie następny screen, to sam powiedział, że będzie zdolny pójść na całość. Winę po części ma też duch, ze względu na to, że to jednak osoba z jego społeczności. Ale żeby nie było, z duchem sobie na privie porozmawialiśmy, wyjaśniłem sobie z nim wszystko, więc tutaj mogę co jedynie potwierdzić, iż mimo krzywych akcji, jakie on odjebał, to jednak props za to, że potrafił przeprosić, a nie zachowywać się jak skończona pizda, jaką jest Mateuszek. Oczywiście miejcie swoje zdanie, nie słuchajcie nikogo, wyróbcie sami swoją opinię na podstawie tego, co tutaj zostało przedstawione. Na sam koniec kilka słów do bohaterów tego filmu. Martynko, skończ zasłaniać się depresją. Nie twierdzę, że jej nie masz, ale jeśli najpierw atakujesz, zaczepiasz i obrażasz, a potem zasłaniasz się tym, to tylko i wyłącznie źle o tobie świadczy. Lamka, tobie życzę, byś nie dawał się wpierdalać w takie konflikty, a jak już się wpierdolisz, to staraj się patrzeć z obu stron, a nie tylko z jednej. Bo w tej dramie bardzo mocno stałeś za Mateuszkiem, na którym się bardzo przejechałeś. A tobie, Mateuszku, życzę tego, aby ci twoi nowi przyjaciele wypieli się na ciebie tak jak ty wypiąłeś się na nas. Może wtedy dotrze to do ciebie, co tak naprawdę straciłeś. A was, widzów, chciałbym przeprosić, że jesteście uczestnikami tej dramy. Tutaj sekcja komentarzy jest jak najbardziej dla was. Jedyne o co bym prosił, to byście tylko tutaj wypowiadali się na temat tej dramy, bo od następnych filmików nie chcę, by ten temat był poruszony, a komentarze związane z tą dramą, które będą się pojawiać pod innymi filmikami, po prostu będą zwyczajnie kasowane. Dzięki za oglądanie, no i cześć.